Koła nauczycielka pyta w klasie, jeśli pięć ptaków siedzi na płocie i zestrzelimy jednego z nich, to ile zostanie? Do odpowiedzi rwie się Jasiu. Żaden pani profesor na dźwięk strzału wszystkie odlecą. Poprawna odpowiedź to cztery, Jasiu, ale podoba mi się twój tok rozumowania. To teraz ja zadam pani pytanie, mówi Jasiu. Na ławce siedzą trzy kobiety. Każda z nich je loda. Pierwsza delikatnie oblizuje gałkę. Druga z siego całymi ustami tworząc z loda stożek, a trzecia odgryza jednym ruchem pół loda. Która z nich jest mężatką? Pani chwilę się zastanawia i pewnym głosem odpowiada: Wydaje mi się, że ta, która z sie loda całymi ustami tworząc stożek. Poprawna odpowiedź brzmi: ta, która ma obrączkę na palcu, ale podoba mi się pani tok rozumowania. Mama dała Jasiowi ostatnie 50 złotych na zakupy, do wypłaty było jeszcze dwa tygodnie i mówi, Jasiek kupisz chleb, margarynę i kawałek sera, reszta kasy trafia na stół. Jasiek poszedł do sklepu, ale po drodze spodobał mu się misiek za całe pięćdziesiąt złotych, kupił misia i pędzi do domu. Matka na to, Jasiu coś ty zrobił, natychmiast idź i sprzedaj tego misia. Jasiek bez namysłu poszedł obchnąć misia sąsiadce. Wchodzi do jej mieszkania, a sąsiadka w łóżku z jakimś facetem. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Sąsiadka wpycha faceta razem z Jasiem do szafy. Jasiek w szafie do faceta. Jasiu. Kup pan misia. Facet. Spadaj chłopcze. Jasiu. Bo będę krzyczał. Facet. Masz pięćdziesiąt złotych i siedź cicho. Jasiu. Oddaj misia. Facet. Nie oddam. Jasiu. Oddaj, bo będę krzyczał. Sytuacja powtórzyła się paręnaście razy. Jasiu zarobił kasy od cholery. Wraca do domu z zakupami. Kawior, krewetki, szynki i całą furę szmalu jeszcze przytargał. Matka do Jasia. Jasiek, chyba bank obrabowałeś? Natychmiast idź do księdza i się wyspowiadaj. Jasiek poszedł do kościoła. Podchodzi do konfesjonału i mówi: Ja w sprawie Misia. Uciekaj, już nie mam kasy. Jasio przychodzi do taty i pyta, tato, co to jest polityka? Tato mówi: Polityka, synku, to kapitalizm. Ja jestem kapitalizm, bo ja zarabiam. Twoja mama to rząd, bo rządzi pieniędzmi. Dziadek to związki zawodowe, bo nic nie robi. Pokojówka to klasa robocza, bo sprząta i pracuje. Ty, synku, jesteś ludem, bo tworzysz społeczeństwo. A twój mały braciszek to przyszłość. Jasio mówi, tato ja się z tym prześpię i może zrozumiem. Jasio poszedł spać. W nocy budzi go płacz małego brata, który zrobił w pieluszkę. Jasio poszedł do pokoju po mamę, ale nie mógł jej obudzić, więc poszedł do pokoju pokojówki. Wchodzi a pokojówka zajęta z tatą, a przez okno zagląda dziadek. Jasia nikt nie zauważył, bo szybko wyszedł, wrócił do swojego pokoju. Uspokoił braciszka i poszedł spać. Rano Jasio wstał i zszedł na dół. Tato mówi do niego. No i co, Jasiu, już wiesz, co to jest polityka? Tak, Tatusiu, wiem. Kapitalizm wykorzystuje klasę roboczą, związki zawodowe się temu przyglądają, podczas gdy rząd śpi, lud jest ignorowany, a przyszłość leży w głównie. To jest polityka, Tatusiu. Pani pyta dzieci w szkole: Które z was kibicuje Barcelonie? Wszystkie dzieci podnoszą rączki, tylko nie Jasio. A ty, Jasiu, czemu nie podnosisz? Pyta pani. Bo jaki kibicuje Realowi Madryt? Odpowiada Jasio. Ale dlaczego? pyta pani Bo tata kibicuje Realowi Madryt, mama, starszy brat i cała reszta rodziny. To i ja kibicuję Realowi, mówi Jasiu. Ale Jasiu, popatrz. Nie zawsze trzeba brać przykład z rodziców. Na przykład jakby tak twój tata był alkoholikiem, mama prostytutką, a brat gejem, to co wtedy byś zrobił? pyta pani. To wtedy kibicowałbym Barcelonie, odpowiada Jasiu. Sąsiadom Jasia urodziło się dziecko. Niestety, dziecko urodziło się bez uszek. Kiedy sąsiadka z dzieckiem wróciła ze szpitala do domu, rodzice Jasia zostali zaproszeni, żeby zobaczyć dziecko. Przed wyjściem z domu, tata bierze Jasia na bok i mówi: Mały Franek urodził się bez uszek. Jak coś wspomnisz na ten temat, albo użyjesz nawet słowa uszy, to po powrocie do domu dostaniesz lanie, jakie długo popamiętasz. Mały Jasio kiwnął głową i poszli. Kiedy Jasio zobaczył Franka, krzyknął: Ojej, jakie piękne dziecko! Dziękuję, Jasiu, powiedziała sąsiadka. A dlaczego tak ci się podoba? No ma piękne rączki i nóżki i nosek i piękne duże oczy, mówi Jasio, dodając. Czy wszystko w porządku z jego wzrokiem? Och tak, odpowiada dumna sąsiadka. Doktor powiedział, że ma świetny wzrok, dziesięć na dziesięć. To dobrze, odpowiada Jasio, bo miałby przejebane, gdyby musiał nosić okulary. Są zawody, kto najdłużej wytrzyma w wodzie. Pierwszy uczestnik wytrzymał jedną minutę. I wszyscy ludzie pytają, jak on to zrobił. A on odpowiedział. Trening, trening i jeszcze raz trening. Następny uczestnik wytrzymał dwie minuty. Tego też się pytają, jak on to zrobił, a on na to. Trening, trening i jeszcze raz trening. Następny uczestnik wytrzymał trzy minuty. Tego też się pytają, jak to zrobił, a ten na to. Trening, trening i jeszcze raz trening. Następnym uczestnikiem jest Jasio. Pierwsza minuta nic, druga minuta nic, trzecia minuta nic. Po czwartej minucie wychodzi ledwo żywy. Wszyscy się pytają, jak on to zrobił. Gdzieś musiałem gaciami zahaczyć. Jasiu ucieszony wpada do domu i krzyczy do mamy. Mamo, mamo, dostałem szóstkę. Przez następne cztery dni ciągle to samo. Mama mówi do taty. Ostatnio Jasiu dostaje bardzo dobre oceny. Nauka nigdy nie szła mu tak dobrze. Na to ojciec. Czas kupić wykrywacz kłamstw, który gdy ktoś kłamie brzęczy. Następnego dnia Jasiu ucieszony wpada do domu i krzyczy do mamy: Mamo, dostałem szóstkę! No dobra, piątkę. Czwórkę bz, trójkę bz, dwójkę, jedynkę. Na to mama: No no ładnie. Kiedy ja byłam w twoim wieku dostawałem same szóstki. I piątki. Czwórki. Na to ojciec: kiedy ja chodziłem do szkoły. Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocałował ją dziś w obecności całej klasy. Jak to się mogło stać? Zdziwiła się matka. To nie było proste, przyznała dziewczynka, ale trzy koleżanki pomogły mi go złapać i przytrzymać. Dzwoni telefon. Pan Kowalski? Tak, proszę przyjechać po Jasia do szkoły. No nie, co znowu narozrabiał. Nic, ale już prawie północ. Jaś pyta się ojca Tatusiu jak powstali ludzie? Zostali stworzeni przez Boga. A mamusia mówiła, że ewoluowali od małp. Bo mamusia mówiła o swojej stronie rodziny. Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle mówi do mamy: Mamo, wujek i ciocia idą. Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. Wygląda dalej. Mamo, kuzyn i kuzynka idą. Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo. Patrzy dalej i zauważył babcię i dziadka i mówi do mamy: Mamo dziadostwo idzie, dziękuję za oglądanie. Jaś mówi do kolegi, Moja siostra uważa, że jestem wścibski i grzebie w cudzych rzeczach. Tak ci powiedziała? Nie napisała w swoim pamiętniku. Supermarket. Sześcioletni jaś patrzy łakomym wzrokiem w lodówkę z lodami. Mamo, mogę loda? Nie. Mamo, powiedziałam coś? Nie. Matka pozostaje nieugięta. Oczy Jasia kierują się na ojca. Ojciec na to bolałym głosem: Jak mama mówi, że loda nie będzie, to uwierz mi, zdania nie zmieni. Jasiu wraca z podwórka. Mama od razu robi mu wymów: Jasiu, wyglądasz jak prosie. Wiesz przynajmniej co to jest prosie? Kijasiu Jasiu odpowiada: Wiem, mamusiu, dziecko świni. Pani w szkole pyta dzieci, czy wiedzą co to jest klaustrofobia. Zgłasza się Marysia. Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Bardzo dobrze. Chwali pani i zachęca. A które z dzieci poda konkretny przykład? Zgłasza się Jasiu. Jak ojciec idzie do sklepu monopolowego i całą drogę boi się, czy nie będzie zamknięte. Co otrzymamy, dzieląc osiem na pół? Pyta się pani od matematyki Jasia. To zależy, jak podzielimy, odpowiada uczeń. Jeśli w poprzek, to otrzymamy dwa zera, a jeśli pionowo, to dwie trójki. Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta, Zatańczysz? Tak, chętnie. To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. Jasiu, gdzie jest twoja praca domowa? Pies ją zjadł. Myślisz, że ci uwierzę? Przysięgam. Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska. Na lekcji pani pyta Darka Jaki kształt ma ziemia? Okrągły. Dobrze, siadaj. A teraz wstanie do odpowiedzi Jaś. Jasiu, skąd o tym wiemy? bo Darek nam powiedział. Tato. Co Jasiu? Chyba powinienem iść do okulisty. Dlaczego, synu? Bo od dawna nie widziałem kieszonkowego. Jasiu przychodzi do domu, a mama na to Skąd masz te jabłka? Od sąsiada. A sąsiad wie o tym? Tak, bo przecież mnie gonił. Ha, 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 ha. Pani na biologii pyta dzieci, jakie są kolory jajek. Dzieci wymieniły wszystkie kolory jaj, nagle wstaje Jasiu i mówi A ja widziałem jeszcze inne jaja. Jakie? Czarne gdzie? U Murzyna na plaży. Siadaj, dwa. Tak, proszę pani, dwa były. Pała, nie rozumiesz? Tak, pała też była. Jutro przyjdź z ojcem, już on ci pokaże. Ojciec nie pokaże, on ma białe. Nauczycielka w klasie pyta: Dzieci, czy możecie nam powiedzieć, gdzie pracują wasi tatusiowie? Cała klasa szemrze o strażakach, inżynierach, lekarzach i pilotach. Tylko Jasiu milczy na ostatniej ławce, rumieniąc się. Nauczycielka: Jasiu, powiedz mi w jakim zawodzie pracuje twój tata. Jasiu wstaje, cały czerwony. Tańczy nago na róże w klubie i dają mu za to pieniądze. Jak mu dobrze zapłacą, to pójdzie do łóżka z każdą. Rozpłakał się. Nauczycielka wyprosiła wszystkie dzieci z klasy i usiadła z Jasiem. Jest aż tak źle? Jest jeszcze gorzej, proszę pani, zmyśliłem to. Po prostu wstydzę się przyznać przed chłopakami, że mój tata jest politykiem i pracuje w Sejmie. Jasiu pyta się Bacy. Baco, macie takiego małego psa, a wieszacie tabliczkę z napisem Uwaga pies. Abo mi go już prawie dwa razy zdeptali. Pani pyta Jasia w szkole. Jasiu, ty masz takie krzywe nogi od małego? A Jasiu na to. Nie, od kolan. Lekcja religii. Ksiądz pyta. Dzieci, a czy wy wiecie, jak wygląda Matka Boska? Jasiu. Tak, proszę, księdza. Ma niebieską spódniczkę i czerwone usta. Ksiądz, Jasiu, a gdzieś ty taką matkę boską widział? Jasiu, no wczoraj od księdza z plebanii wychodziła. Nawet sam ksiądz powiedział, Matko Boska, żeby cię nikt nie zauważył. Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go, Jasiu, jak było w szkole? A dobrze pani mnie wyróżniła? Powiedziała, że cała klasa to debile, a ja największy. Zaczyna się lekcja polskiego. Pani ubrana w czarną miniówkę mówi do klasy: Dziś na lekcję przyjdzie dyrektor. Po czym pani zaczęła pisać coś na tablicy. Nagle wchodzi dyrektor i siada w ławce, zaraz za ławką Jasia. Pani upuściła kredę, a Jasio usłyszał, co dyrektor szepcze. Pani zaraz mówi do Jasia: Jasiu, co napisałam na tablicy? Jasiek niepewnie wstał i powiedział: Ale tyłek. Jasiu, jedynka. Wkurzony Jasiek odwrócił się do dyra i mówi: No i co? Po co źle podpowiadałeś?